Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam na kolejny film. Film, na którym to bliżej przyjrzymy się mojej ostatniej partii, którą miałem okazję rozegrać na portalu Lichess. Kontrola czasu w tej grze wynosiła 10 minut, a mój rywal było niecałe 100 oczek niżej ode mnie w rankingu. Mój ranking oscyluje na tym portalu gdzieś około 1800, tak? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. No dobra, moi drodzy, przejdźmy do przebiegu partii. Ja tutaj zdecydowałem się rozpocząć tą grę ruchem E4, na co mój rywal E5, ja skoczek F3, czarny skoczek C6 i zazwyczaj gram gońcem na C4, wybierając partię włoską, natomiast tutaj mówię, no tutaj zagramy nieco inaczej. Grając z pion D4 wybrałem gambit. Debiut o nazwie partia szkocka. Mój przeciwnik bez namysłu pobił na D4 i teraz wybieram gambit szkocki. Nie odbijając tego pionka, tak naprawdę ten pion no nie jest tutaj aż tak ważny jak rozwój. No bo w debiucie oczywiście rozwój ponad wszystko, moi drodzy. Rozwijam zatem lekko figurę kolejną do gry. Goniec C4, bardzo fajnie, aktywnie wszedł do gry. No i mój rywal nie chce być w tyle rozwoju i też jak najbardziej logicznie rozwija figury. Skoczek wchodzi na F6. Atakując mojego piona na E4. Jak bronię piona? Jak wy byście obronili piona? Pytanie do was, moi drodzy. Ja zdecydowałem się zagrać aktywnie, agresywnie i nie podpierać piona, tylko ruszyć nim. Tutaj na E5 oczywiście jest teraz groźba. Groźba wzięcia skoka na F6. Spodziewałem się czegoś nawet w rodzaju Hetman E7, wiążąc tego pionka z królem tymczasowo. Natomiast mój przeciwnik zagrał no, najlepszy ruch pozycji. Jest to pion D5, moi drodzy. I tak naprawdę łeb za łeb. Jeżeli ja teraz skoka biję, no to czarne biją gońca. Nawet jeśli pobiję teraz na G7, goniec odbija G7, załóżmy, żebym zroszował. No, komputer pokazuje, że czarne stoją lepiej. No mają parę gońców, pozycja otwarta, tak? Plus ta parka pionów. No, myślę, że czarne mogłyby śmiało grać na wygraną. Natomiast ja nie zdecydowałem się tutaj wymieniać tych figur teraz, tylko odszedłem gońcem z podbicia na B5, wiążąc skoka przy okazji, a tutaj cały czas jest groźba, tak? Co z tą groźbą zrobił mój rywal? No, zapraszam do oglądania. Zobaczmy, jak tutaj z tą groźbą uporał się mój przeciwnik. On odszedł skokiem, znaczy odszedł, można powiedzieć, że odszedł, ale bardzo aktywnie do centrum tutaj, centralizując tą figurę. Bardzo silny skoczek na E4, nie ma to tamto. No i ja w tym miejscu, korzystając z tego, że skoczek jest związany, ten na C6, mógłbym tutaj pobić piona, już odbijając go momentalnie, tego poświęconego przed momentem w gambicie szkockim. Natomiast ja zdecydowałem się zroszować króla. Krótka roszada to mój wybór. No wiadomo, profilaktyka, bezpieczeństwo króla przede wszystkim to jest priorytet. Teraz można rozwijać dalej figury, układać jakiś plan ataku. A mój rywal króla ma jeszcze tutaj wyeksponowanego na E8. Póki co, może uda mi się to wykorzystać. Zobaczmy, jakie dalej partia miała przebieg. Po mojej krótkiej roszadzie przeciwnik gra goniec D7, rozwiązując to związanie. Bardzo logiczny ruch, goniec też wszedł do gry, jakby nie było. I ja zdecydowałem się wymienić swojego gońca za tego skoczka z C6. Ja mam swój plan na grę, nie chcę, aby tutaj ten pion miał obrońcę, dlatego też biję tego skoka na C6. I ku memu zdziwieniu nastąpiło odbicie z B na C6, a nie tutaj gońcem na C6. No okej. Okay. Prawdopodobnie ta wieża będzie miała możliwości tutaj zagrania na B8 i z kontrolą tej kolumny B, tej linii B. No dobra, co ja na to, moi drodzy? No ewidentnie pion na D4 straci obrońcę, więc korzystam z tego faktu, bijąc skoczkiem na D4. Jak najbardziej mam nadzieję, wszystko do tej pory logiczne dla was. Teraz mamy goniec C7, czarne rozwijają figury, też pomalutku tutaj szykując się do krótkiej roszady. No w tym miejscu ja decyduję się coś zrobić z tym skoczkiem, który jest tutaj bardzo silnie usytuowany w centrum na E4 i gram F3, nie bojąc się tak naprawdę, że tutaj mój król na tej przekątnej będzie wyeksponowany, no, dlatego też odważyłem się zagrać F3. Ogólnie niektórzy szachiści, lepsi szachiści, arcymistrzowie nawet mówią, no, uważajcie z ruchami F3, tak, eksponat, to jest wyeksponowanie króla, jakby nie było, w grze środkowej może być niebezpieczne, ale ja tutaj jak na razie wszystko mam pod kontrolą, przynajmniej tak mi się wydawało w partii. Gram więc F3, mój rywal odchodzi skoczkiem na G5, jak najbardziej logiczne odejście, skoczek jest broniony dwukrotnie, więc nie ma problemu tutaj. Więc ja w tym miejscu postanowiłem znowu pozbawić mojego rywala skoczka,
i tym samym wymienić mojego gońca za tego skoka z G5, bijąc oczywiście gońcem na G5, następuje odbicie gońcem na G5. No i tak, mój rywal ma parę gońców, jakby nie było. Ale ja mam tutaj fajny plan, bo ja wymieniłem tego gońca za skoczka, aby teraz zagrać pion F4, zyskując tempo, tak? No wygląda na to, że jest jawny atak na gońca. Rywal wrócił gońcem na E7 i ja mogę kontynuować rozwój. Kolejna figura, tym razem już lekka ostatnia, wchodzi do gry. Skoczek na C3. Mój plan jest iść tymi pionkami, no i tutaj zgotować mojemu rywalowi taki mały komitet powitalny. Te piony ruszą za momencik. Taki jest plan. Jak to wyszło? Jak to wyszło? Jak to wyszło? Zobaczymy za momencik. Z poruchu skoczek C3. Mój przeciwnik ruszuje jak najbardziej logicznie. Król w bezpiecznym położeniu, zaraz wieża będzie mogła jakoś wchodzić do gry. A co ja na to? A ja na to jak na lato, moi drodzy, realizuję swój plan. Pion F5, poprawiam pozycję piona z kolumny z linii F i tutaj będą zaraz groźby. Piony będą maszerować, tworząc przeróżne groźby. Co na to mój przeciwnik? Mój przeciwnik gra C5. No, fajny kontratak, tak? Teraz on chce wygonić mojego dobrze usytuowanego skoka. Co ja na to, moi drodzy? Czy ja odchodzę tym skokiem? No, mogłem też zagrać tutaj na B5, natomiast tutaj wtedy jakieś by były dwojone ataki na tą figurę. Natomiast ja znowu wybieram wariant agresywny, taki aktywnej gry, grając pion F6, łeb za łeb, moi drodzy. Jeżeli rywal bije na D4, no to ja biję gońca na E7, pozbawiając parę gońców mojego przeciwnika. Mój rywal na to przystał. Pobił skoczka na D4 i ja biję na E7. To było wykalkulowane przeze mnie. Niby to jest figura kolejna do wzięcia, ale nie ma czasu, bo podbiciem hetmana oraz wieża, tak? Świecący hetman na dodatek jeszcze. No, to jest coś niesamowitego. Dlatego też mój przeciwnik w tym miejscu odbił niebezpiecznego piona, który łapał na widły te dwie ciężkie figury, a ja mam teraz czas odbić tego piona z D4, tak aby już nie było tutaj żadnych problemów, aby mój skok mógł czuć się dosyć. O, świecący skoczek. Idą święta, moi drodzy, tylko że to nie te święta. To nie te święta, chociaż też świecące znicze, niczym świecące figury mamy dzisiaj w odcinku. W każdym razie po odbiciu hetmanem na D4 jest groźba. Wisi pionek, pion na D5, warto go podeprzeć. Jeżeli teraz czarny by uznały, że można zagrać C5, tak, aktywnie atakując hetmana, to ja najzwyczajniej w świecie mógłbym, moi drodzy, pobić piona hetmanem na D5 albo nawet skoczkiem, też taka ciekawa była opcja. Wtedy jeśli czarny biją na D4, to ja biję z szachem hetmana na A7. O, przepraszam. Natomiast w partii nic podobnego się nie wydarzyło. Takie spekulacje Mariancella. Po ruchu hetman bije D4. Mamy wsparcie piona. Tutaj gra ją czarne. Pion C6. Jak najbardziej logiczne. I teraz tak. Skoczek kontra goniec. No i te dwa piony kontra mój tutaj pion na E5. Jak to się potoczy? Jak to będzie dalej wyglądało? No, już wam, moi drodzy, pokazuję. W tym miejscu zdecydowałem się zagrać skoczkiem na A4. Z jaką koncepcją? Oczywiście usytuowania tutaj skoczka na dobrym, bardzo aktywnym polu C5. No, muszę tego skoczka jakoś wykorzystać. Tutaj on był troszeczkę ograniczony. Nie mógł zająć pola E4, więc gram nim na A4, żeby wejść tutaj na C5. No, na razie to jest nie do powstrzymania dla czarnych, dlatego czarne nie robią nic z tym i grają typowo rozwojowy ruch. Wieża wchodzi do gry na E8. Moi drodzy, zdwojone tutaj ciężkie figury na linii E, a tak jest ewidentnie na pion z E5. Czy tego piona teraz trzeba bronić? Czy on wymaga protekcji? No, wygląda na to, że jeszcze nie. Ja najpierw instaluję swojego skoczka bardzo aktywnie na polu C5. I teraz jeżeli mój rywal zechciałby tutaj wygrać, moi drodzy, zechciałby tutaj wygrać pionka, no to niestety sytuacja ma się tak. Odbijam hetmana, wieża bije hetmana na E5 i mam figurkę, tak? Figurę mam na czysto, wychodzi na to. Więc tutaj na spokojnie sobie tym skoczkiem teraz na C5 zagrałem, bez obaw, że tutaj rywal weźmie piona na E5. Ale mamy wieża D8 i jest ponowiona groźba, tak? Jest groźba wzięcia piona na polu E5. Natomiast ja nie będę tutaj robił prezentów dla mojego rywala, tutaj oddawał mu pionów, tylko w tym momencie gram wieża z A na 1 i teraz wszystko się fajnie broni. Mój skoczek bardzo aktywny. Zwróćcie uwagę na to, jak skrępowane są figury czarnych. Nie ma to tamto, ale no niby wieża na aktywnych polach. Goniec niby otwarta przekątna, ale jakoś tak lepiej mi się tutaj gra białymi niż grałoby mi się czarnymi. Taka jest moja koncepcja. Nawet komputer pokazuje plus tam 0,720. No, mała przewaga, ale jest, tak? No, można się cieszyć.
Po ruchu wieżą na jeden, z A na jeden, mój przeciwnik gra goniec G4. Goniec G4, no odblokował sobie tego gońca, uniknął wymiany, no bo mógłbym tutaj śmiało bić się skokiem. Natomiast to mnie prowokuje, aby zagrać H3. I teraz tak naprawdę najlepsze było z tego, co tutaj wyliczyłem z komputerem wspólnie. Siedzieliśmy sobie przy herbacie i liczyliśmy. Komputer proponował swoje ruchy, ja swoje, i tak jakoś taki, można powiedzieć, dialog między nami trwał. Tak naprawdę najlepiej było odejść tym gońcem na C8, zachowując jego siłę. I tak naprawdę goniec kontrolował to pole, abym nie pchnął tutaj w przyszłości tego piona, co bardzo chcę zrobić, przyznaję, bez bicia. Co bardzo będę chciał zrobić w przyszłości. Natomiast teraz rywal odszedł gońcem z tej przekątnej, dość istotnej. No i to mi pozwala już zagrać aktywnie. Pion, moi drodzy, ląduje na E6 i są groźby, tak? Są groźby tutaj brania z szachem. Moje dwie wieże, no na tych liniach, no, brutalne, brutalne. Po prostu można powiedzieć, że bardzo aktywne wieże. Robił świetną robotę. Jak mój rywal odpowiada na ten ruch? No, jest ten ruch pełny gróźb. Trzeba coś z tym zrobić, bo przeciwnik jak gdyby nigdy nic. I jest sobie z F na E6. Ale to mi umożliwia wejście już skoczkiem, z odbiciem na polu E6. Skoczek odbija na E6. Tutaj jeszcze wieża pod atakiem, moi drodzy. Teraz mój rywal. O, znowu koguty zapaliła wieża. No, dlatego pewnie, że jest podbicie. To się pali. Moi drodzy. Jak mój rywal tutaj odpowiedział? On tutaj spędził sporo czasu, około 1,5 minuty, chyba nawet, czy dwie. Czyli to wychodzi nam około 120 sekund nad tym ruchem. On myślał, myślał i zdecydował się, moi drodzy, w tym momencie zagrać taki, no, ciekawy ruch. Odszedł sobie na spokojnie, wierzył z podbicia, dokładając tutaj figurę kolejną w ataku na mojego skoka. Ale ja tak naprawdę teraz już mam bardzo fajny ruch. No chyba wygrany, można powiedzieć. Jaki to jest ruch, moi drodzy? Jak chcecie, zatrzymajcie nagranie. Spróbujcie sobie tutaj wyliczyć, wykalkulować, co zagrałem, co tutaj będzie dawało białym przewagę, jeszcze większą niż mają do tej pory. Jest to ruch, tararam, uwaga, skoczek, moi drodzy, F4. Zwolniona została wieża z atakiem na hetmana, a przy okazji złapany jest tutaj atak na gońca. No ten goniec tutaj można powiedzieć, że troszeczkę wisi. Na tym polu C8 ewidentnie lepszą robotę by robił i byłby o wiele bezpieczniejszy. No dobra, ale to już tylko gdybanie. Jesteśmy tutaj, moi drodzy, na 22 posunięciu. Skok odszedł na F4. No i teraz mój przeciwnik zdecydował się wymienić hetmana za dwie wieże. No bo tutaj ciężko będzie utrzymać tak na dobrą sprawę tego gońca. Jeżeli zechciałby zagrać tutaj przykładowo hetmanem na pole F7, no to kontynuację już sobie sami, moi drodzy, tłumaczcie, sami oznaczcie, jakbym zagrał dalej, tak aby tutaj wygrać, no, wygrać materiał po prostu. Natomiast po tym ruchu mój przeciwnik uznał, wymieniam hetmana za dwie wieże i pobił wieżę na jeden. Odbiłem oczywiście wieżę na jeden, nastąpił szach, wieża pobiła moją na E1. Nie mam już wież, moi drodzy, ale mam hetmana i bardzo się z tego cieszę. Jest szach, odszedłem królem na H2, żeby tutaj nie było żadnych jakichś przykrych niespodzianek w przyszłości. Mój król schowany, czuje się dobrze, może sobie tam śmiało posiedzieć. Nie ma potrzeby na razie tego króla wyciągać. No tu jeszcze czają się złowrogie figury, tak? Więc król jak najbardziej to Barcelona. Tu mój król będzie całkiem bezpieczny. No dobra, po ruchu król H2. Co gra mój przeciwnik? Mój przeciwnik nie gra najlepiej, moi drodzy, bo gra w tym momencie gońcem na F7. Jak ukarałem ten ruch, o tym za moment. Co tutaj należało grać? Tutaj o wiele lepszym wyjściem było zagranie wieżą na E4. Atak na hetmana i atak na skoczka, moi drodzy. Tak, aby nie stracić skoczka, musiałbym gdzieś tym hetmanem odejść się tak, aby pilnować cały czas tego skoka. No i tutaj można było dalej grać i nawet komputer pokazuje, że czarne delikatnie lepiej stoją. Musiałby oczywiście grać bardzo czujnie, żeby tutaj nie nadzieć się na jakąś kontrę, no bo ten hetman bardzo aktywny byłby. Natomiast teraz no, straciłbym te tempo, no musiałbym bronić tego skoczka. I tutaj mogłyby być kontynuowane przeróżne ataki, tak? Teraz można było zagrać tym gońcem na F7. No i ciężko, ciężko by się grało. Natomiast mój rywal zrobił błąd i w tym momencie odszedł gońcem z podbicia, moi drodzy, na F7. Jak ukarałem ten błąd? Ukarałem go dosyć brutalnie, grając oczywiście hetman, moi drodzy, B4, łapiąc dwie wieże na widły.
Ale można ją bronić oczywiście, ale to się wiąże ze stratą materiału, które z wież musi polecieć. Mój rywal jeszcze ocalił wieżę grając nią tutaj SMD, moi drodzy, 6 na E6, tak aby wieże już się wspierały, ale teraz skoczek bierze wieżę, wieża odbija na E6. Ja mam oczywiście fajnego szacha na B8. Jedyna zasłona to, znaczy w sumie dwie zasłony są. Tam jest najbardziej aktywna, bo z atakiem na hetmana wieża wraca grzecznie na 8 rząd na pole E8, ale to mi umożliwia grabienie pionów, tak? Pionkożercę zamieniłem się tutaj, takiego Pac-mana, który je wszystko, co spotyka na drodze. A co na to mój rywal? No tutaj już niestety sytuacja nie za ciekawa na czarnych. Tutaj jeszcze było zagrane pion H6, aby się oswobodzić w razie W, aby nie nastąpiły jakieś przykre szachy z tytułu tego, że mój hetman może zająć 8 rząd w przyszłości. A ja na to, moi drodzy, hetman D7 i jest atak na tego piona. Jakbyście obronili piona, wygląda na to, że no, niby wieża E6 wchodzi w grę, ale wtedy mamy oczywiście powtórzenie szacha i biorę tego pionka. Chociaż król może się też schować, ale tak na dobrą sprawę, no... Bardzo, bardzo, bardzo kiepsko stoją czarne. Zwróćmy uwagę na te trzy piony, tak, które zaraz tutaj ruszą. No, aż tyle to pioneczku nie ruszysz. Te piony, które ruszą za moment, no i któryś z nich zapewne zamieni się w nowego hetmana. Tutaj tak naprawdę jeszcze mieliśmy wieża E2. Ruch rozpaczy z atakiem na tego piona, co mi umożliwia wzięcie pionka na C6. No i tutaj już mój rywal z sekundami na zegarze gra jeszcze goniec G6, oddając mi wygraną, no bo oczywiście pobiłem gońca, tak? Zwróćmy uwagę na to, że tutaj ta wymiana hetmana za te dwie wieże nie była wcale taka zła. Nie była wcale taka zła dla mojego rywala. Zyskał tempo, bo odszedłem. I tutaj tak naprawdę należało tą wieżę zagrać na E4 i miałbym ciężką przeprawę z tym przeciwnikiem. Natomiast w tym miejscu został zagrany goniec za szybko, troszeczkę F7, no i złapałem jedną z wież, tak, po tym ruchu. Do tej pory wszystko tak naprawdę szło równo, no łeb w łeb tutaj jechaliśmy, bardzo fajna partia moim zdaniem. Bardzo aktywnie grały obie strony, tak. Ja tutaj zdecydowałem się świadomie poświęcić dwa gońce, wymienić dwa gońce za skoki, wiedząc, że ja te gońce ograniczę, tak, ich możliwość, bo żeby te gońce rozhulały mi się tam, a nabrały tego tempa i przy tej otwartej pozycji, no, mogłyby być bardzo niebezpieczne. Natomiast udało mi się jakoś je ograniczyć i tutaj złapać rywala, tak, za ucho, można powiedzieć. No dobra, dzięki za uwagę, do usłyszenia, pozdro dla Was wszystkich.